I to się myszki z tej strony, Troll, w kolejnym odcinku z Harzon 4 na okazji Case Redux jako żon Fenkianu. Ostatnim odcinku. Oj. Żeby się bijecie między sobą. Okay. Ostatnim odcinku, no, udało nam się tutaj podbić już większość Chin, no, jeszcze nie całość. No i teraz musimy tutaj. Tak, skorować te wszystkie rzeczy. To nie będzie najprostsza rzecz, dlatego że, jak sami widzicie, trochę tego jest. I trochę to bardzo dużo kosztuje. W takim razie, my możemy już rozpocząć jednoczenie Chin. Więc teraz rozpocznie się jednoczenie. Oczywiście mogliśmy rozpocząć jednoczenie Chin przed tym, ale... no bywa czasami. Teraz póki co będziemy z Japonią, nie wydaje mi się, żebyśmy aż tak musieli tutaj walczyć z Japonią. Więc póki co to jest coś takiego, że będziemy próbowali coś zrobić, ale możliwe, że nie zawsze tak pójdzie, jak będziemy chcieli. Dobra. Więc w głównej mierze w trakcie tej wojny mieliśmy konferencję. Ja specjalnie ją zrąbałem, dlatego że nie chcieliśmy jednoczyć przez negocjacje. Bo to po prostu powoduje to, że w ogóle tam się mało co się da. Okej, okay. We'll hunt over any land that we have a claim of core and they don't know. Yay, dziękujemy za naszą lojalność. Dostaliśmy terytoria, jakiekolwiek tam były i nie mieli claimów. Tak naprawdę to jakbyście nam to dali, to byłoby fajnie. Dacie nam? Oczywiście, że nie. Dobra, więc póki co tutaj klikamy te wszystkie wszystkie rzeczy związane z chorowaniem terenów. Szczerze powiem, najbardziej mi się podoba mechanika w tym, jak on się nazywa, mod Orbo Blues. Ta mechanika jest najlepsza. Dlatego, że po prostu nie masz decyzji, co chwila musisz klikać. Ale no tamta mechanika to też jest trochę... No jest to na podstawie takiej rzeczy, której ja zbytnio nie rozumiem. Trochę ją rozumiem, ale nie aż tak do samego końca, więc... Więc o to chodzi dokładnie. Okej, okay. Niech tutaj się nam powoli robi. Nasza armia po prostu może wrócić do Mandżurii, żeby odpoczywać po zwycięskiej wojnie. Też co my możemy zrobić, to rozpocząć trenowanie przynajmniej większej ilości tych dywizji. I teraz będziemy przechodzić cały ten proces od tego właśnie drzewka. To jest coś takiego, że no trochę to zajmuje czasu, więc w głównej mierze teraz to, co musimy zrobić, to jak tutaj przyjdzie, to musimy się nie zgadzać na to, żeby facet przyszedł i ten gość musi przyjść. Okej, co to jest? Okej, okay, trochę to brzmi podejrzanie. Trochę to brzmi podejrzanie, ale... ale może już weźmy to. Okej. Okay. Miałem 14 dni. No, tutaj trochę mamy bonusów, które nam pomogą.
w głównej mierze to... W głównej mierze to jest coś takiego, że to też nam trochę zajmie czasu, a ja chciałbym już dojść do tego, co w tej części drzewka jest. Więc na razie jedyne, co musimy... Co możemy w sumie, nie musimy. Możemy. Robić to tak naprawdę czekać. Nic więcej, nic mniej. Okej, trochę do samolotów. Zawsze chętnie. Kolejna dywizja. No teraz to po prostu produkujemy armię przeciwko Japończykom, jeżeli będą chcieli nas zaatakować. Okej. Lepszy samolot. I też mamy, znaczy się mamy basic, więc jeszcze musimy poczekać. Okej, niech ćwiczą. Teraz możemy zrobić wreszcie cel, który chcieliśmy. No i czekamy w głównej mierze. Normalnie, wiecie, jak jest to 35 dni, no to aż tak długo się nie czeka, ale jak są te właśnie 56, no to już no, trochę to w porównaniu to trochę dłużej zajmuje. No, mamy dosyć dużo minusów. Czym jest ta ciekawa? Nie wiem, skądś mam jakieś to ciekawe. Nam minus 20 bierze. Ciekawe, co to, skąd to jest. Ale dosłownie musimy sobie zbić to, bo naprawdę mamy dużo tego. China needs long live the Grand Marshal. Needs a fresh face, long live the President. A, okej. Okay. To jest... to właśnie... Nie zgadzamy się na prezydenta tutaj. Jak mówiłem, to jest... Te eventy, myślałem, że to będzie po tym. Okej, okay, więc tak, nie możemy się zgodzić na niego. Okej. Okej, tutaj widzę, że Japończycy się denerwują na tamtego gościa. To ja się nie dziwię, to są Japończycy. I jak na razie też oprócz tego, że się denerwują, to tak zbytnio się nie. Nie musimy martwić. Okej. Więc... Oprócz tego, że... To zrobiliśmy, question of the presidency. To w sumie... Nic więcej nie ma. Do not trust to unify China tak when doing the question. Please have them perish. Let take the power. No niby zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy. No ale jeszcze nic się nie pokazało. Okej. Okay. Bo mamy to, żeby ci tutaj przyjęli władzę. Okej. Okay. Dobra. No właśnie. Więc... No niestety, ale... No został zaatakowany nasz wielki przywódca. No i... No i umarł. Umarło mu się. I... To jest. No i tutaj jest. Jest kolejny, okej. Okay. No się nie, niestety, ale.
niestety, ale no straciliśmy tutaj. W sumie trudno mnie to opisać, po prostu w kilku eventach doszło do tego, że został zabity nasz poprzedni przywódca, jego potomek, bo to chyba nawet nie jego syn, potomek chciał przejąć władzę, no ale się nie udało i teraz staliśmy się zreformowanym rządem Chin i rządzi nami Yang Yutin. Jesteśmy marionetką. No i teraz w Mandżurii się buntują. Okej. Okay. Okej. Okay. No. Z jednej strony nie wiem, co dokładnie tutaj dać. A, no zgodzimy się. Okej. Okay. No i teraz w sumie w głównej mierze to po prostu musimy pozbyć się tych wszystkich bandytów. Jak w skrócie. Okej, okay. O, widzę, że mamy decyzję, żeby zaatakować. Okej, okay. I co się stało? Znaczy się w głównej mierze zniknęła część drzewka, ale z tego co tam pisało, musimy poczekać jeszcze chwilę. Więc no, poczekamy jeszcze chwilę. Okej, okay, wysyłamy. No, straciliśmy tam trochę dowódców, no czasami bywa. Czy będzie jakiś marszałek w przyszłości? Jest nawet... myślałem, że to jest Jagger, a to jest... jest coś innego, okej, okay, by się przydał. O, ten jest dobry, bo ma organizera. Jest ktoś też z organizerem? Nie, nie ma. Okej, okay, weźmiemy ciebie. Zostaniesz marszałkiem, gratulujemy promocji. Okej. Okay. Widzę, że się dalej buntują. Niestety nie mam żadnego political powera, żeby teraz się tym zająć. A póki co ty się tutaj edukuj. Dobra, co na razie możemy zrobić? No na razie po prostu możemy czekać. To jest coś takiego, że w głównej mierze tam pisze, że musimy jeszcze poczekać pewien czas, żebyśmy mieli... O, jest! Dobra, więc tak. Tylko dynastyczne rządy są dla nas najlepsze. Okej. Okay. Republikanie się denerwują. Nie dziwię się im. Mogliby się trochę podenerwować. Ale jakby przynajmniej by trochę nam pomogli, to byłoby lepiej. Tak tylko mówię. Okej, okay, co tutaj jest? Prevent looting. Dobra. Okej, okay, no i tutaj możemy sobie wybrać. Tutaj już wcześniej wybrałem, o kogo chodzi, więc oddamy to Qingowi. Wiem, że wcześniej walczyliśmy z Qingiem, no ale walczyliśmy z Qingiem, żeby Qing przywrócić. No. I... tak, no i tutaj zamieniamy się w Imperium Wielkiego Qingu. I tak naprawdę nazywamy się Qing Empire. W sumie nie jest jakaś aż taka duża różnica. Okej, okay, tutaj też możemy sobie pokorować to w międzyczasie. No i teraz nami rządzi cesarzowa Xianzhu. Chyba tak dobrze się wymawiają jej imię. Tak! I w głównej mierze to jest jedna z ścieżek. Nie jest to jakaś taka... nie powiem...
Znaczy się najciekawsza. No to jest jedna z takich ścieżek, którą można wybrać. Szczerze powiem, to nie jest aż takie źle. Nie czuję się, żeby to była aż tak dla mnie bolesne. Okej, okay, więc teraz oczywiście mamy tutaj no bardzo dużo rzeczy, które po prostu możemy porobić. Okej, okay, wygląda na to, że pieczęć cesarską odzyskaliśmy. Tutaj Japanese Emperor rules the Middle Kingdom. No nie, Japończyk nie rządzi. Możliwe, że na tym się kończy. Ponieważ... tutaj jak tak na to patrzę, to tutaj mamy zablokowane, więc zgaduję, że na tym się zakończy nasze drzewko. Więc jedyne co, to możemy teraz jednoczyć nasze państwo. W takim razie, jeżeli mamy nie jednoczyć, to zaatakujemy tutaj tych. Okej, tutaj jest trochę... nie cierpię, jak jest tak mnóstwo gór i te... właśnie te góry się tak... są problematyczne. Okej. Okay. Musimy trochę sobie to porozdzielać. Okej. Okay. Część dywizji tutaj niech pójdzie. Co to mam stary sprzęt? Mamy starą artylerię. No w sumie... artyleria jest w miarę stara. Okej. Okay. To wygląda na to, że część fabryk nie działa. Więc będziemy musieli trochę pozmieniać. Trochę lepsze samoloty. Więc w głównym mierze to jest tyle z tej ścieżki. Mógłbym zawsze wybrać się pańskiego cesarza, ale wydaje mi się, że... teraz jak o tym myślę... no to tak naprawdę to jest... trochę więcej tego... Okej, okay, rozpoczęła się wojna w sumie, którą chcieliśmy rozpocząć, tylko że zapomniałem trochę o niej. A w głównej mierze wydaje mi się, że w tym odcinku możemy już to zakończyć. Nie chcę aż tak bardzo ciągnąć tego aż na to, bo wiecie, bo to jest coś takiego, że ciągnięcie tej serii tak na siłę nie było fajnie. Dopiero co zostałeś wybrany general. Nie cierpię tego bugu z tym, że jak się da nowego generała, to się wtedy odliczanie się tak... znaczy się nie resetuje, tylko się nakłada i ten nowy generał ma zazwyczaj większą szansę, żeby być, no żeby po prostu, wiecie, mieć ten... szukam słowa. Fajnie. Możemy dostawać przez decyzję poparcie. Żeby ten nowy dostaje za to wszystko, co w trakcie gry się nazbierało. Dajmy mega agresywnie, bo to w głównej mierze to polega na tym, że po prostu musimy się przebić. Jak to wygląda z tym? Mamy już jeden dzień, ale to... wiecie, jak sami widzicie, tutaj jest mnóstwo tych minusów. Mamy teraz integrację jeszcze tych prowincji. Więc to naprawdę dużo kosztuje. Okej, okay, tutaj widzę, że się przebili. No, my też tutaj zbytnio... dużo tych dywizji nie mamy, ale się przebijamy. W głównej mierze to chciałbym, żeby oni się po prostu, żeby oni tutaj jak najszybciej to przeszli. Okej. Okay. O, mamy zero. Wow. No, jeżeli większość państwa nie jest korowane, no to nie dziwię się. Mamy zero, ale to jest z czasem, że się pozbędziemy tego. Hmm.
Okej. Dobra. My jesteśmy marionetką? Nie, nie jesteśmy marionetką, więc... W sumie zawsze można spróbować wyjść. Ale... Wydaje mi się, że... Nie byłoby to najmądrzejszą rzeczą do zrobienia. Okej. No, na pewno jesteśmy silniejsi od Mongołów, tylko że największym problemem jest to, że ich teren jest kompletnie, ale to kompletnie trudny do... No trudno tutaj z zapasami. Jeżeli chodzi o nasze fabryki, no to no, odzyskaliśmy fabryki, ale nadal to nam trochę zajmie czasu. Okej, kurowanie. No i kolejne fabryki. Okej, lepszy karabin. O, już 20 tysiaków. Wydaje się, że to przez okupację się nam teraz karabinów naszło. Okej. No, się zbliżamy do stolicy, ale wydaje mi się, że to i tak będzie długa droga. Nie wiem, że komuna sobie radzi, jak tam z Australią. Australia poszła normalną drogą. Ona jest Rosją? Rosja jest w Ententie? Wow. Ententa jeszcze jest w wojnie z tymi wszystkimi. To jest tutaj Polska, to jest Polska to jest z komunistów zajęta. Okej. Bypassowało. No, możemy to wziąć. Zawsze podoba mi się. O, to zwiększy twoją legitymację. No, przydałoby się. To jest minus 40% recruitable. Jo, 58% to naprawdę nie jest dobra liczba. Okej. Tutaj nie się powoli integrują te regiony. Tak naprawdę ja się nie boję ten manpower. Wiadomo, w Chiny po pewnym czasie dostaną to wszystko, ale... political power. To jest ten ból. Ból nieposiadania dużej ilości political power. Okej. Tutaj większość z tych sił poszła na ten region. No jeszcze możemy zaatakować ten Turkestan, co byłoby fajnym decyzją, tylko mówiąc, ta wojna to tam ona zajmie nam długo. W ogóle patrzę na to, to my wysyłamy na śmierć, bo zobaczcie jak my ciągle tracimy, a tak naprawdę nic nie zdobywamy. Okej, właśnie nam dało przybić mnie to Japończykom. W głównej mierze to, co byśmy musieli teraz robić, to jest coś takiego, że znaleźć jakiekolwiek połączenia kolejowe i zacząć budować do Mongolii, ale to się w ogóle nie opłaca. Ale powoli sobie tutaj zajmijmy się tym. Jest tutaj jakaś dywizja, idźcie tutaj na ich stolicę, no. Taki problem, nie mamy żadnej organizacji, nie możemy też zdobyć organizacji, a wszystkie punkty zwycięstwa są na totalnym zadupiu. No. Wojna w Chinach. Typowa. Czy coś tutaj jeszcze możemy zdobyć? W międzyczasie... Jak na razie to tracimy dużo sprzętu. I to nie jest najlepsze, że tracimy go sporo. Okay. No, przynajmniej republikanów możemy się pozbyć. No, trochę ich się pozbędziemy. Dobra, coś tutaj jeszcze. Możemy wziąć lepszy karabin.
Przyjąć punkt zwycięstwa też zawsze fajnie. A przejęcie, nie wiem, jakiejkolwiek kolei też by nam dało tutaj. Woli się nam przejmujemy. Kilka dni dostaniemy punkt zwycięstwa, więc to też będzie coś dobrego dla nas. Okej, okay, mamy punkt zwycięstwa, znaczy punkt zwycięstwa, punkt zapasu, zapatrzenia. Okej, okay, i tutaj też do gospodarki. No. Tak to wygląda. Więc oczywiście jest chyba możliwość, żebym się zbuntował przeciwko Japończykom. Bo to nie jest tak, że jestem w frakcji z nimi, że ja po prostu nie mogłem wyjść. Tutaj po prostu... Znaczy się to jest Kaiser Redux, to tutaj się nie wychodzi z frakcji jakby co. Ale zawsze mogę tam mieć opcję do wychodzenia, bo widziałem decyzję. Okej, okay, kwestia szlachty. Wygląda z tym... No, już nam powróciło dużo z tego. No, jak to wygląda w wojnie? No, w wojnie to tracimy mnóstwo tych ludzi. Tak naprawdę... Prawie nic nie zyskujemy. Teraz to w ogóle jest na czerwono. No, jedyne co byśmy mogli zrobić, to teraz po prostu bym wziął olej wokół frontu, przeprowadził tutaj ją. Jeszcze punkty zaopatrzenia dookoła. I tak naprawdę tak by wyglądała cała wojna. Że po prostu budują kolej, po czym punkty zaopatrzenia, po czym się tutaj zajmują tym wszystkim. Bo niestety, ale tak, tak jest. Okej, co to jest? A wiecie co, bo jak mówię, to tak naprawdę już więcej nic nie ma. Wydaje mi się, że na tym mogę zakończyć całą serię. Nagrywanie kolejnego odcinka tylko po to, żeby dojść do tego miejsca, po czym tutaj przejść i wiecie, dokończyć to nie jest nic ciekawego. Wiecie co, to może nawet mogę jeszcze i tak jeszcze zostało trochę minut, kiedy ten odcinek nie będzie aż taki wielki. Więc tutaj włączymy, zaatakujemy, tutaj możemy to włączyć, tutaj włączymy. Tutaj róbmy to w takim razie. Ok. Możemy jeszcze to porobić. Ciekawe. No ciekawe, tak powiem. I w takim razie w międzyczasie jeszcze Focus Auto. Dołączymy do IN bloku. Weźmiemy to. To dokończymy. Reszta to nie jest aż taka ważna.
to możemy wziąć. I czy coś tutaj jeszcze ci nam pokazuje, że możemy już zrobić? Okej, okay, możemy jeszcze trochę kolei pobudować. Tutaj możemy powyłączać. I to chyba na razie tyle. Tutaj nam wróci manpower. Możemy odesłać część dywizji na ten front. Okej. I w głównej mierze jedyne co możemy czekać na to. Nie wiem dlaczego nie możemy beta, bo to jest TB65. No, teraz mamy oczywiście minus, ponieważ to nie będzie nam to zajmowało. No ale poradzimy sobie z tym. Co tutaj jeszcze się nam włączyło? Tutaj się powłączało jakieś rzeczy. To chyba do czołgów. A tak się tutaj zrobiło. Tutaj chyba na lewo było. O tak, na lewo. Okej. Okay. Okej, okay, zaatakowaliśmy. Możemy ich tutaj też zaatakować. Japończycy też tutaj zwiększają inwestycje. Co tutaj się nas zrobiło? Nationalize. Gdzie to jest niby? Oj. Gdzie to jest? Tutaj. O, podwójnie możemy to zrobić nawet. Ale na razie tego nie róbmy. Tak, kolej jest. Teraz tylko punkty zaopatrzenia się wybudują. Tutaj powoli atakujemy tych Ujgurów. Wyglądasz jak Ujgur. No i zobaczmy, co tutaj się dzieje na świecie. Może. No, ruskie sobie radzą, nie powiem. Ruskie w miarę sobie radzą. Mają przez tą część kontynentu. Mhm. Okej. Okay. Jak to wygląda z tym? Wygląda w sumie tak, że możemy spróbować zaatakować. Raczej mało co pójdzie, ale w części miejsc mamy już chyba punkty zaopatrzenia, więc to oznacza, że jesteśmy w stanie coś porobić. Mhm. Okej, okay. Infantry Expert. Ile tutaj jest? No dobra, jeszcze poczekamy chwilę. Co zrobiliśmy? Możemy zrobić to. Realnie to chcę poczekać, jak już wszystkie te decyzje się zakończą. W ogóle Japończycy do tej pory jeszcze nie zrobili tych czołgów. To jest trochę denerwujące powiedzieć, bo myślałem, że już przynajmniej te czołgi zrobią do tej pory. Okej. Więc wygląda na to, że na razie jedyne co możemy robić to czekać. Okej, okay. I teraz wszystkie te okurowaliśmy. I tylko czekam teraz jak nam wleci. O, i wleciało 6 milionów ludzi. Te Chiny. Tej potęgi nie zrozumiesz. Nie ujarzmisz. Okej. Okay. Okay, co tutaj możemy zrobić? O Jezu, co możemy dalej tego robić? No tego to trochę jest. Jak sami widzicie,
Dosyć naprawdę dodaje dużo tego. No pytanie jest, ile fabryk będzie mieć, to się zakończy. Okej, zakończyliśmy produkcję olei, ale widzę, że część punktów, które budowaliśmy, jest niepodłączonych. No. Okej, widzę, że tutaj u górowie to już padają. Zakończyło się i tak naprawdę prawie nic z tego nie dało, żadnych fabryk. Okej, zapewne zgaduję, że przynajmniej surowców trochę się nam powiększyło. To też jest dobre. Okej, mam już tutaj kolej związaną z tymi punktami zwycięstwa. Tak naprawdę ta Mongolia to jest w głównej mierze nasz słaby punkt. Okej, wejdź do tej stolicy i to chyba powinno być wszystko. Okej. Bierzemy. Boom. Mamy. I co tutaj możemy zintegrować tą prowincję? Ja tutaj już mamy normalne koszty. Tutaj się nam zmniejszyły koszty o 10, więc zawsze coś. I to był ostatni cel narodowy. O, dziękuję, wybudowaliście fabryki u nas. No i możemy w sumie przyklikać to też. I czy coś jeszcze? No w sumie to wszystko. Więc tak, w głównej mierze to tak naprawdę to już zbytnio tutaj nic nie możemy zrobić, oprócz tego, żeby poczekać, żeby tutaj wszystkie miasta przyjęli. No a Mongolia, no to już powoli przejmujemy. Okej, widzę, że tutaj komuna to... ale popchnęła. Ale w sumie zakończyła wojnę z nimi, więc... Więc tyle. O, i Włochy się zjednoczyły w międzyczasie. A i Ameryka dołączyła przeciwko Entencie. Powiem, ciekawy wybór obecnie, że walczy się przeciwko Entencie, kiedy nie powiem trochę. Ententa to już jest pewna siła. Okej. Coś poprawię przy ich stolicy, możecie wejść. Może się uda nam ich pokonać. No w głównej mierze tutaj dostajemy po prostu surowce. Okej. Dobra, udało nam się. Zjednoczyliśmy Chiny. Chiny znów są piękne, duże, znakomite. Bez skaz. Żadnej skazy nie ma na Chinach. No jeszcze możemy tutaj integrować. No tutaj to musimy mieć oczywiście. Tutaj ten compliance. No. Więc jako, że tutaj w drzewku nie ma już nic więcej. Tak naprawdę już nic więcej nie będę robił. No trochę ten odcinek dłuższy był, ale już nie chciałem na kolejny odcinek, którym tak naprawdę by trwał jakieś 20 minut, a tak naprawdę to by nic się nie działo. Więc no jakbym wziął tego japońskiego cesarza, to może byśmy jeszcze coś mieli. To co tutaj mamy? No jakieś bonusy. Tutaj byśmy zaczęli jednoczyć.
jednoczyć. Tak naprawdę ten japoński cesarz to by było coś takiego, żebyśmy mieli trochę tego, ale nie wiem, czy byśmy się połączyli w jedno państwo. Raczej mało prawdopodobne. No, ale się udało nam. Przywróciliśmy nie cesarstwo. Tak, cesarstwo chińskie. Czasami się zastanawiam, jak po polsku to jest przetłumaczone, bo niech to... Anglicy mają te słowo empire i u nas to się często tłumaczy na różne imperium, cesarstwo, carstwo. Chociaż carstwo też mają własne angielskie słowo, ale też mamy na przykład tutaj mamy, mówią Bulgarian Empire, a to jest w sumie carstwo bułgarskie, chociaż też czasami cardum. Mówię, u nich to korzystanie z tego jest bardziej uniwersalne niż u nas. Więc tak zjednoczyliśmy cesarstwo Qing, albo po prostu Wielki Qing, albo Qing sam też może być. Więc jeżeli wam się podobała ta seria, pamiętajcie zabić kciuka w górę, obejrzeć się całą, jeżeli nie obejrzeliście, bo są momenty, kiedy są ciekawsze i to nie tylko polega na tym, żeby podbijanie. Też piszcie w komentarzach oczywiście własne propozycje serii. Z wami Trevor, no to cześć.